zginęli jesienią 1939 roku. Na polskich ziemiach wcielonych do III Rzeszy Niemcy zabili 40 tysięcy polskich obywateli. Dziadek był wzięty, wyszedł z celi i już nie powrócił. Uczyła polskiego i dlatego ktoś dał znać i chyba Niemcy przyszli ją zabić. Tak, tak. A oni patrzyli. Ich wtedy w kilkunastu w jednej celi zginęło. Inteligentów, profesorów, lekarz, ksiądz. To była taka generalna akcja skierowana przeciwko ludziom, którzy mogli, powiedzmy, coś znaczyć. Wykopywane są zwłoki, palone, tak żeby nie było przedmiotów osobistych, żeby nie można ich było zidentyfikować. Zamordowani, rozstrzelani. Wszelki ślad miał o nich zaginąć. Operacja Tannenberg.